Michał, spotykamy się z okazji nadchodzącej premiery filmu Futro z misia. Opowiedz o tej produkcji, bo pamiętam, gdy pojawiały się pierwsze informacje na temat filmu, to niektórzy sugerowali, że jest to kontynuacja filmu Chłopaki nie płaczą. Możesz to potwierdzić bądź zdementować? Dementuję. Nie jest to kontynuacja filmu Chłopaki nie płaczą. Jest to zupełnie odrębna historia. Natomiast chciałem utrzymać to w klimacie tego naszego humoru, który był w filmie Chłopaki nie płaczą i Poranek Kojota, tej naszej stylistyki humoru sensacyjno-gangsterskiego, który no, jak widać w tamtych filmach przeszedł do kultowego, więc jeżeli mi się chociaż troszkę uda, to będę naprawdę bardzo rad. Natomiast tutaj nie ma, z całą pokorą do Mikołaja Korzyńskiego, twórcy tamtych scenariuszy, podchodzimy i kompletnie jakby jest to inna historia, odrealniona. W dzisiejszych czasach się dzieje tu i teraz. Stworzyłem zbójników, czyli taką mafię zakopiańską też można powiedzieć. No, starałem się zrobić coś, czego nie było do tej pory w kinie tego gatunku. Czyli tą historię jakoś zrobić w miarę ciekawie i w innych miejscach niż dotychczas. Także tu jest dementacja, to nie jest kontynuacja Chłopaki nie płaczą 2, to jest Futro z misia, zupełnie niezależna historia. Opowiedz o procesie powstawania scenariusza. Skąd w ogóle pomysł na ten film, bo on jest naprawdę bardzo oddychany. To już widać po przeczytaniu opisu, ale przede wszystkim po obejrzeniu zwiastuna tego obrazu. Pomysł się wziął, to znaczy może tak, geneza w ogóle powstania tego filmu. Ja już 6 lat temu już myślałem o tym, żeby wreszcie coś zadziałać, coś zrobić. Tylko że cały czas nie miałem czasu, żeby się zabrać za pisanie scenariusza, ani no z Mikołajem kiedyś coś próbowaliśmy rozmawiać, ale on był zaganiany i w innych projektach już i nie miał też za bardzo wtedy czasu, żeby pisać, bo już dawno temu chcieliśmy, żeby zrobić kontynuację jakąś, cokolwiek, no ale mówię, Mikołaj nie miał czasu, ja, no każdy z nas w pewnym momencie po tamtych filmach się jakby nasze drogi lekko rozbiegły zawodowo, każdy poszedł w jakąś inną stronę. Ci tu grają, grając w teatrze, grając w filmach, jak koncertując również. Czasem się spotykaliśmy na planie na przykład, albo w teatrze. Grałem na przykład z Mirkiem Zbrojewiczem w Dobrym Wieczorze Kawalerskim, więc splatały się nasze drogi. Oczywiście bardzo się lubimy jako kumple, ale no, nie często się widujemy. Najczęściej się widuję z Olafem od dłuższego czasu znowu. Natomiast gdzie nie pojechałem, a jeździłem po całej Polsce ze spektaklami, jeżdżę, pytano mnie w pociągu, w przeciągu, na przystanku, w pubie, gdziekolwiek się pojawiałem, pytano mnie i to było oczywiście albo Panie Michale, albo Bolec, albo Bryland, kiedy znowu będzie coś w stylu Waszych Chłopaków. No i ja tak obiecywałem, mówię, no będzie, wreszcie zrobimy, na pewno, bo wiem, że tak, no bo czekamy, bo nic nie ma, same komedie romantyczne. I mówię, dobrze, w końcu się zeźliłem na siebie, wkurzyłem, powiedziałem, nie no, coś z tym trzeba zrobić. I w tym momencie akurat, kiedy byłem taki wkurzony i już zacząłem, burzę mózgu sobie sam ze sobą zacząłem robić, jak tutaj zacząć, no bo wiadomo, trzeba zacząć od scenariusza. Spotkałem Pawła Bilskiego, no nie ma przypadków, Paweł Bilski, robił wtedy film Scarlans, swoje ofowe kino pionierskie takie, które sam napisał, też reżyserował, był producentem i zaprosił mnie do epizodu w tym filmie. Tak się poznaliśmy, potem zaprosił mnie na imieniny swoje i na tych imieninach już mi pokazał treatment napisanego scenariusza, to właśnie pod kątem o mnie myślał, jako postaci tam, powiedzmy, właśnie z Chłopaki nie płaczą, czy Poranka Kojota, no i o stylistyce naszej komedii gangsterskiej. I mi się to bardzo spodobało, jego pomysł był nowatorski zupełnie i mówię, wow, świetnie, czyli jest zaczynek, tak, jest zaczynek, od tego możemy zaczynać naszą drogę scenariuszową. Więc mówię, Paweł, to ty pisz, bo ja w to wchodzę, mówię, to słuchaj, ja ci teraz będę dawał moje pomysły, zasłyszane, zacząłem rozmawiać z ludźmi, że chcę zrobić film, wtedy zaczęli masowo ze mną rozmawiać, opowiadać mi różne historie, słuchaj, stary, a wiesz, a gdziekolwiek, gdzieś nad morze pojechałem, czy coś, o, bole, słuchaj, a ty robisz film, tak będziesz robił, to słuchaj, bo ten
koleś to jest taki i on zrobił to, ty sobie wyobrażasz w ogóle, że co? I mi zaczęli takie różne historie odpowiadać, co w ogóle człowiek nie jest w stanie prawie tego wymyślić, no bo najlepsze scenariusze pisze jednak życie. I spotykaliśmy się, dzwoniliśmy do siebie i tak powstał ten pierwszy scenariusz. No on powstawał z rok ponad, bo też no, trzeba mieć czas, żeby Paweł też robił inne rzeczy, ja tak samo. I później zaprosiliśmy do współpracy Olafa Lubaszenko. Olaf jak przeczytał, powiedział, no okej, jest potencjał, mówi, młody, zdolny, bo Pawle mówi, okej, jest potencjał, no ale to jeszcze dużo pracy trzeba nad tym scenariuszem. No tutaj Paweł, jak to? Przecież to co tutaj? A potem mówi, zobaczyć. No i faktycznie. I Paweł, myślę, że przez ten czas pokora nastąpiła przez kolejny rok czy półtora, kiedy pisaliśmy to, kiedy redagowaliśmy. Okazało się, że ten film w ogóle miałby 3 godziny, jakby był w tamtej formie. Więc zawsze żal jest coś wykreślać, skreślać i jeżeli jakieś historie wypadają nagle, które się podobały, no ale trzeba było to zrobić. Lepsze jest wrogiem dobrego, tak? Więc postanowiliśmy zostawić. Razem z Olafem robiliśmy Burzę Mózgów i z Pawłem we trzech i na koniec, żeby już tak nie skrócić, dotarł do nas Kasper Anuszewski, którego poznałem już wcześniej na urodzinach Marka Siódyma. On wiedział, że ja zamierzam robić film i zaprosiłem go do współpracy, ponieważ no, Olaf tutaj chciał jakby mi dać pole reżyserskie, więc ja się zdecydowałem na to, że będę reżyserował. Powiedział, że będzie mnie wspierał, więc warto, żebym spróbował. Ja też o tym zawsze myślałem i się zbierałem do tej reżyserii, żeby wreszcie stanąć za drugą, po drugiej stronie kamery. Ale wiedziałem, że samemu sobie mogę nie poradzić jeszcze, ponieważ gram jedną z głównych ról, więc muszę być po drugiej stronie kamery też. Więc poprosiłem Kacpra, czy nie chciałby ze mną na spółkę wyreżyserować. No, on przystał na to, również zaingerował lekko w scenariusz i dodał kilka naprawdę fajnych pomysłów, które ubarwiły jeszcze ten scenariusz. No i taka kompilacja powstała, także jesteśmy we czterech scenarzystami. Ja z Kacprem wyreżyserowałem, a Olaf miał swoją czujność tutaj jako producent kreatywny. Co ci najbardziej zaskoczyło podczas reżyserii tego filmu i przede wszystkim jak Michał Milowicz, reżyser, reagował na Michała Milowicza, aktora, podczas gdy jeszcze Michał Milowicz jest producentem tego filmu? Jak to wszystko miało na siebie wpływ? Tak, to prawda, że w takiej sytuacji można dostać lekkiej schizofrenii, bo no, o to chodzi, że producent chce jak naj... No, też, wiadomo, to wszystko kosztuje i jak najmniejszymi środkami osiągnąć jak najwięcej. Natomiast jako reżyser i aktor od strony artystycznej, no to się nie patrzy na kasę, tylko chce się jak najwięcej i jak najpełniej i na bogato ze wszystkim. Więc faktycznie miałem tu dylemat. No, na szczęście jeszcze moja właśnie wspólniczka jest tutaj w tym momencie zimną krew zachowywała i lekko tutaj hamowała w pewnych sytuacjach, ale ja też starałem się jednak, żeby nie przekraczać godzin zdjęciowych, które były założone, w których sam grałem, ale też musiałem, faktycznie, to było tak, że na planie często siedziałem, tutaj grałem, dobra, robiłem scenę, mówię, ej, słuchajcie, zostały 2 minuty, musimy to zrobić, musimy po prostu, pa, i to było wielokrotnie się zdarzało. No mam nadzieję, że nie zwariowałem do końca i że jeszcze zostało we mnie jakieś pokłady racjonalnego myślenia. Mam nadzieję, że się udało i że to, co zrobiliśmy, jest wystarczające, aby przypadło do gustu widzów, tych, którzy oglądali poprzednie filmy. Natomiast no, nie porównujmy tego do tamtych filmów, tylko raczej spójrzmy na to jako na nową komedię sensacyjną o zabarwieniu gangsterskim, która jest po prostu, która ma być fajna, lekka. Ona nie porusza tu jakichś problemów, to nie jest kino moralnego niepokoju, więc ja tutaj nie liczę na jakieś peany, nagrody. Ja wiem, że krytycy są, tutaj mogą być bezlitośni, natomiast chciałbym, żeby mieli, brali pod uwagę to, że to jest po prostu, ma być fajna komedia do tego, żeby się pośmiać, lekka i w tych czasach, kiedy no, wiemy, że jest dosyć ciężko i nie ma za dużo powodów do uśmiechu na zewnątrz, to żeby chociaż w tym kinie się pośmiać, żeby zapomnieć
zapomnieć o troskach i problemach dnia codziennego. Już sama obsada Futra z Misia robi ogromne wrażenie. No stara gwardia, Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko, Mirosław Zbrojewicz, ale z drugiej strony chociażby Sławomir. Powiedz, trudno było pozyskać takie nazwiska do tej obsady, czy wystarczył po prostu telefon, cześć, Michał z tej strony, robię taki i taki film, wpadniecie? No faktycznie, tu miałem troszkę łatwiej od tej strony, że no, znam się ze wszystkimi, współpracowałem ze wszystkimi i cały czas gdzieś miałem kontakt również. I z Czarkiem, i z Mirkiem, i no, praktycznie ze wszystkimi. A ze Sławomirem, na przykład, fajnie, że powiedziałeś stara gwardia, bo ja tego używam, że to tak, że jest nasza stara, ale wciąż młoda gwardia, tak może byśmy powiedzieli. Sławomir, to właśnie tutaj trzeba zdementować, że on jest tylko rockpolowcem, bo on jest rockpolowcem, ale to jest przez niego wykreowana postać, a to jest normalny, fajny gość, który z poczuciem humoru olbrzymim, z dystansem, inteligentny, z którym gram w spektaklu. Poznałem go 3 lata temu, albo już 4, już nie, bo ten czas tak leci, kiedy praktycznie ta jego piosenka chyba wchodziła dopiero w Miłość w Zakopanem. I poznałem go w teatrze na próbach do spektaklu Skok w bok, gdzie gra mojego przyjaciela, którego namawiam do skoku w bok. No i tam gra taką trochę fajtłapę. I to świetnie wykreował tamtą postać i jak na niego patrzyłem i widziałem, jak on gra, to mówię, kurczę, jak on mi tutaj pasuje do tej postaci, tego fojcika, magazyniera, który jest częściowo właśnie takim troszeczkę fajtłapowaty, ale jednak ma jakiś pazur i może pokazać, że gdzieś tam jest twardy w pewnym momencie. I, no i tutaj myślę, że Państwo będą mile zaskoczeni, jak zobaczą Sławomira jako aktora komediowego, który naprawdę świetnie się przygotował do roli, był perfekcyjny, był zawodowy po prostu na planie. Także ja tutaj nie mogę złego słowa powiedzieć, wręcz przeciwnie, ja też mile bardzo byłem zaskoczony jego starannym przygotowaniem do roli. Czemu Poranny Kojota i Chłopaki nie płaczą są dzisiaj uważane za kultowe komedie? Bo rzeczywiście te teksty są cytowane przez ludzi, te scenariusze były chyba trafione w punkt. I czemu później polscy twórcy nie potrafili już, czy nawet nie chcieli doścignąć do tego poziomu? Co się stało, że praktycznie, tak jak już powiedziałeś, ten gatunek zaginął, a zamiast tego zaczęliśmy kręcić komedie romantyczne? No właśnie, Czarek zrobił film Weekend, który gdzieś też miał być pewnie w podobnej stylistyce. Nie mnie oceniać, na ile to się udało. W każdym razie no, od Czarka filmu faktycznie to nie było. No Sztos się pojawił, tak? Druga część Sztosu. No ale to wszystko jest ta nasza gwardia. To wszystko jest Czarek, Olaf, ja, Mirek. No nie wiem, poszło to w tym kierunku, no, bo faktycznie no, to jest bardzo duże wyzwanie zderzyć się z czymś, co się stało kultowe i gdzie jest cytowane po dziś dzień, gdzie teraz młodzież, bo w telewizji było bardzo często puszczane, były puszczane obydwa filmy ostatnimi czasy i młodzież też przejęła te cytaty. Ja słyszę, już rozpoznają teraz już młodzież też rozpoznaje i dalej jest bolesne. Bolesne to jest, ale teraz pewnie będę krokiet z kolei. I między innymi dlatego, że nikt się tego nie podejmował, to ja postanowiłem się podjąć tego, ponieważ no ja przynależę do tej gwardii i to moje myślenie a propos komedii takiej w tym stylu, no mam w sobie po prostu. My jesteśmy wychowani też na Tarantino, którego uwielbiamy wszyscy i podziwiamy. I nawet jeżeli ktoś uważa, że jego film trwa za długo i ma jakieś nudne, to nie. Tam jest wszystko przemyślane i my to, ja to kolokwialnie mówiąc, kumam. Jeżeli coś długo się, ale to jest tak dopracowane, tam jest po prostu co do milimetra taśmy jest wszystko przemyślane i to jest fantastyczne. I no więc spróbowaliśmy, a na ile się udało, no to już Państwo ocenią przed ekranami. Zapewne nie masz zbyt wiele wolnego czasu, ale co Michał Milowicz ogląda w wolnych chwilach? Jakie filmy, jakie seriale? Jakie tytuły w ostatnim czasie przykuły Twoją największą uwagę? Ja staram się oglądać naprawdę wszystko. To znaczy zarówno pójdę na Avengersów, żeby się w ogóle odmurzyć lekko i popaść w ten świat komiksowy, który to jest, jak każdy mężczyzna też ma trochę w sobie z chłopaka i z dzieciaka i dobrze, żeby miał, bo wtedy myślę, że
że te fajne wartości, ciepło pozostaje i ma inne spojrzenie na wszystko. Więc począwszy od komiksowych Avengersów, po filmy, po dramaty, no Boże Ciało oczywiście, to też jest kino fantastyczne i to, co robi Janek Komasa. Ale teraz na przykład ostatni film, który obejrzałem, sensacja najwyższej półki, Anna, Luca Besson. I też, no ale faktycznie ja już od dłuższego czasu podpatruję te filmy pod kątem reżyserskim też, jak to jest montowane, już inaczej oglądam te filmy. Więc ja staram się mieć szeroki paletarz jakby stylistyki filmowej. No, nieczęsto zdarzają się czarne komedie czy takie w stylu, jak też te, nie wiem, Przekręt dawniej, tak, Przekręt genialne. No więc to są też te filmy, na których się gdzieś tam wzorujemy tutaj u nas. No i mam nadzieję, że będzie jakaś kontynuacja tego, co tutaj zacząłem w tych czasach. To już na sam koniec, bo nie sposób Cię o to nie zapytać, czyli teatr. Chyba w samym grudniu będą grane 4 różne spektakle z Twoim udziałem. Ja miałem okazję widzieć m.in. Skok w bok, gdzie naprawdę komediowo potrafisz i chcesz dać czadu. Tam się dzieje na tej scenie. Opowiedz o tym, jak się czujesz na teatrze, na deskach teatru, jaki tytuł był dla Ciebie najtrudniejszy i przede wszystkim jaka jest publiczność w Polsce teatralna? Za każdym razem jak wchodzę, to odbywa się coś innego. Odbywa się no, pewnego rodzaju... Taka, można powiedzieć, że lekko happening jest za każdym, bo nie wiadomo, czego się można spodziewać. Nawet jeżeli ktoś czegoś zapomni, to już się robi mały happening, bo my musimy jakoś pomóc, żeby tą sytuację znowu wyprostować, a się różne zdarzają. Czarne dziury się zdarzają właśnie, które luki w pamięci czasem, znaczy mnie mam nadzieję, że jak najrzadziej, ale to są również dosyć zabawne sytuacje. Na szczęście to są komedie, bo gorzej by było w dramacie, prawda? Ale ja gram głównie w komediach, nie wiem dlaczego. Może przyjdzie kiedyś również pora na dramat, znaczy ja jestem gotów, tylko że no, nie wiem, reżyserzy jakoś mnie widzą raczej w rolach komediowych. No właśnie, to już jest tak zaszufladkowane. W tej chwili Skok w bok i Klub Mężusiów w Teatrze Kapitol i w Teatrze Kamienica ZUS, czyli Zalotny Uśmiech Słonia. To jest spektakl, który gram w Warszawie, a jeszcze jest Mejdy, który najtrudniejszy, tak? O! Proszę. Moja załoga na mnie leci. Załogo, spokojnie. 25 dopiero.